Dom jubileuszowy, w którym obecnie znajduje się szkoła muzyczna, wybudowany został w 1899 roku. Jednak historia tego miejsca jest znacznie dłuższa. Z archiwów wynika, że w XVI wieku gdzieś obok kościoła istniał budynek dla pięciu ubogich, którzy utrzymywali się z jałmużny. Możliwe, że właśnie w tym miejscu. Z pewnością w tym właśnie miejscu w 1773 roku księżna Izabela Lubomirska ufundowała przytułek dla ubogich na miejscu poprzednich budynków na ten cel przeznaczonych. Decyzja o budowie domu ubogich, którego główna bryła nie zmieniła się do dziś, zapadła w dniu 16 listopada 1898 roku. Budynek miał być murowany o 8 pomieszczeniach, z których 2 miały być przeznaczone dla chorych. Z dokumentów archiwalnych dowiadujemy się, że cegłę i dachówkę zakupiono w miejscowej fabryce. Drewno dostarczył skład drzewny Samuela Mamesa, który wtedy zlokalizowany był na działce obecnie zajętej przez budynek szkoły nr 2 przy ulicy 3 Maja. Pozostały materiał dostarczyły miejscowe firmy handlowe. Prace budowlane od fundamentów po kominy realizował majster murarski Ferdynand Terczyński, a stolarkę wykonał miejscowy stolarz Józef Bulanda. Obaj ci przedsiębiorcy sprawdzili się już wcześniej przy budowie rzeźni miejskiej. Dom jubileuszowy był trzecim po szkole i rzeźni obiektem murowanym wzniesionym przez samorządową gminę Niepołomice. W późniejszych latach budynek wykorzystywany był głównie jako siedziba organizacji oświatowych. Mieściły się w nim m.in. od 1902 roku Szkoła Powszechna Żeńska, od 1930 roku Koedukacyjna Miejska Szkoła Handlowa oraz Zawodowa Szkoła Dokształcająca. Problemy lokalowe gminy z tego okresu powodowały, że pełnił on również funkcje mieszkalne. Jedno z pomieszczeń zajmował woźny szkolny Walenty Klima, któremu gmina powierzyła opiekę nad dwójką niepołomickich sierot. Kolejną izbę, na prośbę proboszcza, zajął kościelny organista Czesław Cybula. Przez kilka lat mieszkał tu również podoficer z miejscowego garnizonu wojskowego. W okresie międzywojennym budynek udostępniany był organizacjom społecznym, Związkowi Podoficerów Rezerw oraz Kołu Przyjaciół Harcerstwa. W czasie II wojny światowej w domu jubileuszowym działała szkoła, ponieważ budynki szkolne zajęte zostały przez hitlerowców. Po wojnie, na prawie 30 lat, budynek zajęło przedszkole. Natomiast pod koniec lat 70. stał się siedzibą Inspektoratu Oświaty i Wychowania, a w części budynku urządzono mieszkanie dla nauczyciela szkoły podstawowej. W tej części w latach 80. umieszczona została filia poradni psychologiczno-pedagogicznej, przekształcona następnie w samodzielną placówkę. W roku 1990 budynek zajęła szkoła muzyczna oraz ośrodek pomocy społecznej, a od 2015 roku całość domu jubileuszowego zajmuje szkoła muzyczna.